Pan Mariuszek teraz wam poda do ucałowania w trakcie kazania wszystkie 5 relikwiarzy związanych z męką Pana naszego Jezusa Chrystusa. My idziemy do kazania. Drodzy Państwo, co 2 tygodnie będę starał się powiedzieć jedno kazanie związane z narodową pokutą i, moi drodzy, z wezwaniem kierowanym do obrońców wiary, moi drodzy, i krzewicieli kultu. Panią Agatkę proszę, aby zrobiła takie okienko: obrońcy wiary i krzewiciele kultu. Ponad 1100 osób jest z tym okienkiem związanym. Otrzymaliśmy rozkaz na jesieni minionego roku, czyli kilka miesięcy temu. Podjęcie obrony wiary, moi drodzy, katolickiej na ziemi polskiej. Ta obrona wiary realizowana jest przez realizację, moi drodzy, pokuty narodowej, która składa się z kilku punktów. Msza święta poranna, codzienna adoracja, post eucharystyczny przed mszą świętą 3 godziny, post milczenia przed poranną mszą świętą i post o chlebie i wodzie. W piątki i soboty, a kiedy Pan Bóg wezwie do tego dzieła, to i, moi drodzy, w poniedziałki. Przez 1,5 roku pościliśmy w poniedziałki. Wysiłek tego zmagania pokuty był ogromny. Nie została Polska wciągnięta w wojnę na Ukrainie. Nie padnie Kościół na ziemi polskiej, jeśli będziemy uczestniczyli w codziennej mszy świętej i czynili adorację. Wołam o 9000 szaleńców, którzy podejmą się codziennej mszy świętej. Na razie wedle tam podam, mam coś ponad 1700. Wołam od czasów pielgrzymki do Jordanii, czyli ponad 2 lata temu w czasie COVID-u. Oto Pan Bóg przychodzi do nas i w orędziu 16 codzienna adoracja przedstawia się nam i mówi, kim jest. Bezpośrednio żąda od nas, abyśmy adorowali i czcili Zbawiciela, Jego Syna. Adoracja jest, dzieci, żądaniem samego Boga. W tej bitwie ostatecznej, czasów ostatecznych, Pan Bóg od nas w tym naszym nowym, rodzącym się zakonie, skupiających wszystkie możliwe ludzkie optyki, które pragną bronić katolicyzmu na ziemi polskiej, żąda: zachowaj moje prawo. To jest pierwszy punkt. Przyszedł do nas i dał nam wyjaśnienie 10 przykazań. Zielona broszurka subtelności Bożych. Każdy z nas musi to, dzieci, przestrzegać. Patrzę, czy tu gdzieś nie mam pod ręką, bo to mam ich tu dziesiątki rzeczy. Nie widzę, aby mógł wam pokazać. Może pan Paweł, o jest, pięknie. O, to jest tak trzeba, kochani mistrzowie ceremonii. Mówię coś, ta książeczka jest kluczowa do bitwy. 10 przykazań, przyjęcie 2 tablic, powieszenie na ścianie pod krzyżem dużym Jezusa Chrystusa. Przestrzegaj moich przykazań. Zachowuj je. 2. żądanie Boga od nas: szanuj moją wolę.
Ślub czystości jest wypełnieniem woli Bożej. Zakon mariański, wypełnieniem woli Bożej. Szeregi zakonu rycerskiego, rycerzy Chrystusa Króla, wypełnieniem woli Bożej. Pokuta narodowa, wypełnieniem woli Bożej. Codzienna msza święta, wypełnienie woli Bożej. Adoracja to jest wypełnienie woli Bożej, bo się pytacie, niech nam ksiądz pokaże. Post o chlebie i wodzie, poniedziałkowy, piątkowy i środowy, wypełnienie woli Bożej. Trzecie żądanie Boga na tej drodze czasów ostatecznych, drodze pokuty narodowej, obrońców wiary i krzewicieli kultu, to jest pokorna postawa przed Bogiem. Nie ma gadania w kościele. Komórkę zostawiamy w aucie. Wyłączona, jeśli cię diabeł skusi, by wejść z komórką do kościoła. Przypominam, na pustelni obowiązuje kara 50 zł. Ad statim. Od zaraz. Nie ma, że zapomniałem. Jest zasada, nie wolno wnosić. Nie próbujmy tworzyć własnego świata prawa. Bóg ustawił przestrzeń prawa. Jeśli tego się trzymamy, nie ma nigdy żadnych napięć. Pokorna postawa. Odpowiedni strój. Do kościoła nie mogą przychodzić świnie, które pokazują swoje ciało. Subtelnie skrycie. Bóg na pierwszym miejscu w pokornej postawie wymienia strój. Nie widziałem świni w hodowli, żeby była ubrana. Są pełne normatywy, sprawy z tym związane. Jak Pan Bóg pobłogosławi, wydam wam czwartą broszurę na temat miejsca w prezbiterium i tam będzie nadmienione o stroju kobiet wedle prawa Kościoła katolickiego. Panowie, krawat, nie jakiś owelorek czy puloverek, garnitur pięknie ubrany, but kościółkowy, spodzień, to ma pachnieć i wyglądać. Niejako byś szedł do gnoju. Żadne półspodnie, szorty. Czy widzieliście na jakiejś audiencji u króla, żeby ktoś nagi przychodził? Lub źle odziany? Kto był źle odziany na weselu króla, został w ogień piekielny wrzucony. Kobiety, strój luźny, cytuję słowa Pana Boga z naszych orędzi, nieobcisły. To masz dać albo swojemu mężowi, albo swojemu dziecku, a nie wszystkim, którzy na ciebie patrzą. Nieprzeźroczystym, nieobcisłym. Spodnie kobiety wam są dane przez gejów i innych wszystkich zaburzonych. To nie jest wasz strój. To nie jest wasza tożsamość. Modę dzisiaj kreują geje, dlatego kpią z was. Żądają od was, żebyście miały biodra chłopców. Przecież to jest niemożebne. Kobiety niemożebne ze względu na waszą budowę, funkcję matki, funkcje rodcze. Nie jest fizyczną możliwością, żebyście miały biodra takie jak mężczyźni. Zaakceptujcie swoją naturę. To, co Bóg dał, jest najcudowniejsze. Rękawy poniżej łokci, spódnica poniżej kolan, odkrycie szyi na dwa palce pionowo. To jest pokorna postawa kobiety w kościele.
stara, młoda, wszystka dekoldy pokazuje, no baby, czasami się wymiotować chce. Miejcie miłosierdzie dla nas. Na spróchniałe drewno patrzeć się nie chce. Po co to na siłę eksponować? To, co już przebrzmiało lub to, co będzie przyczyną niepokojów, dramatów i krzyży. Mówię konkretnie do bólu, starzeje się. Tu nie ma co głaskać, wszystko dzieci zdziczało. Nawet na pielgrzymce musiałem interweniować. No co z tego, że weźmiesz młodziutką dziewczynkę, jak ona chce być hej jak ta sarna? Ona jest przekonana, że jej wolno. Co do pokornej postawy, Bóg żąda od nas powagi. Dzieci, powaga związana jest z nierozglądaniem się. To jest cały majestat. Moje myśli idą w kierunku Boga. W orędziach naszych Pan Bóg wyjaśnił precyzyjnie. Wchodzę do kościoła, biorę wodę święconą, żegnam się. Upadam na dwa kolana, nie patrzę w lewo, w prawo, gdzie wolne miejsce. Najpierw oddaję hołd Bogu, moje myśli przy Nim, to jest powaga. Nie podaję koledze pod chórem ręki. Byłem ostatnio na pogrzebie w Makowie, przerażające. Wszyscy, wszystkim w kościele najpierw podają rękę. To nie jest postawa liturgiczna, to nie jest postawa powagi, bo ty przychodzisz do króla, a nie do Ryśka, Krzyśka czy Maryśki. Pokłony, uśmiechy, machanie ręką, dzieci, no szopka. Milczenie. Nie ma w kościele milczenia. Najgorsi są starzy, stare babki, niewygadane, non-stop gadają, rozumiecie? Z kościoła wyjdą małpy, gadają, do kościoła wejdą, gadają. To nie, że dzieci są nielewane, starzy są strasznie źli w kościele, nie umieją milczeć, non-stop gadają. Patrzenie na telefon, SMS-owanie, ludzie, zachowanie. Bóg żąda od nas, kiedy do kościoła przychodzimy, ja was uczę, my oddajemy Bogu 6 pokłonów. Pierwsze, niechaj będzie Bóg chwalony przez Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Pokłon, niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament, teraz, zawsze i na wieki wieków. Wyprostowanie, pokłon, niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament, teraz, zawsze i na wieki wieków. Później czwarty pokłon. Bądź pochwalony, miłosierny Ojcze. Bądź pochwalony, mój Odkupicielu. Szósty pokłon. Bądź pochwalony, Przenajświętszy Duchu, jedyny Boże w Trójcy Świętej, jedyny. Przy pierwszym wejściu do kościoła prawa ręka do kropielnicy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeśli w parafii nie ma, bo proboszcz jest hop do przodu, kupujesz sobie małą buteleczkę z jakimś tam szprajem, wylewasz ten płyn, wlewasz sobie wodę święconą i na oczach wszystkich, kiedy jesteś przy kropielnicy, psikasz sobie w rękę i żegnasz się. I nosisz wodę święconą przy sobie. Nie ma innego sposobu na okazanie Bogu chwały. Kiedy uwielbię Pana Boga, Pan Bóg mówi, wtedy się rozglądam, gdzie jest wolne miejsce, by usiąść i zająć miejsce. Mężczyźni idą na prawą stronę. Kobiety idą na stronę lewą. Starsi powinni siadać w pierwszych ławkach.
jako wzór pobożności i przykładu. A oni siadają gdzie? No z tyłu. No więc gdzie się młodzi, jak ktoś młody przyjdzie? No pod filarem, pod... i cały przód wolny. Wy się Boga boicie? Kogo wy się boicie? Pamiętaj, mówi Pan, że całe twoje ciało wyraża twoją postawę wobec mnie. Przychodzisz do świątyni Boga i patrzy na ciebie całe niebo. W duchowy sposób Kościół triumfujący, czyli zbawieni w niebie, aniołowie i święci, adorują Boga zawsze i wszędzie. Taka postawa jest postawą obrońcy, obrońców wiary. Uczę znaku krzyża, to będę coraz częściej przypominał. Palce trzy w prawej ręce złożone, kciuk wskazujący i środkowy. Czoło jest Boga Ojca, pierś jest Syna, ramię lewe i prawe jest, moi drodzy, Ducha Świętego. Każdy inny znak krzyża jest odganianiem. Albo muchy, albo to jest twój telefon. Jaki twój telefon? Dwa razy w rynnę, raz w parapet. Trzy razy w piersi, to jest twój mail. Co ty, morsa masz? Lewa ręka jest na wysokości tutaj mostku, gdzie macie dziurę. W imię Ojca czoło i Syna pod rękę. Ducha lewa, Świętego. Amen. Ćwiczymy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozpoczynam od podstaw. Budowanie wizerunku obrońcy wiary i krzewiciela, krzewicieli kultu. Zaraz cię rozpoznają po tych gestach, że jesteś od Natanka. Jeśli cię rozpoznają, to znaczy, że spełniasz zadanie i jesteś czytelny. Jeśli po twoich przyklęknięciach, po twoich znakach krzyża, nie jest to, moi drodzy, czytelne, to znaczy, że ty nie realizujesz powołania bycia obrońcą wiary i krzewicielem kultu. Na Ducha Świętego, moi drodzy, zwołuję was, bo mam pierwszy punkt na ten rok. Łączymy wszystkich i wszystkie nasze dzieła i na Ducha Świętego ogłaszam powstanie kongregacji. To więcej niż zakon, bo to połączenie różnych wspólnot. Kongregacji, obrońcy wiary i krzewiciele kultu. Co dwa tygodnie będę wam dawał te zaszczyki. Obrońca wiary i krzewiciel kultu zawsze pamięta o pokłonach i o przyklęknięciach. Mamy dwa rodzaje pokłonów. Schylenie głowy i schylenie tułowia. Powtarzam, schylenie głowy i schylenie tułowia. Obrońca wiary, kiedykolwiek czyta modlitwę, głośno, czy ją mówi, czy w kościele się modli, kiedy padają słowa Bóg, Ojciec, albo Bóg, samo Bóg, Bóg Ojciec. Pada słowo Jezus, w tekście jest Duch Święty i Maryja, zawsze jest pokłon. Głowy, czy to mówisz na głos, czy czytasz, Bóg Ojciec mówi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Tu mamy dwa lub trzy pokłony. W czasie wierzę w Boga macie zaznaczone i gloria czerwonymi
moi drodzy, czerwonymi literami w większości są głębokie pokłony. Tam, gdzie jest słowo Bóg, jest pokłon głowy. To musi się stać naszym czytelnym byciem w tym świecie. Dlatego nie lękajcie się pokłonów i przyklęknięć. Katolik przypominam, klęka na prawe kolano. Nie patrzeć na mnie, bo mam jeszcze braki kondycyjne, więc ja muszę na lewo, ale już pokonałem ból, teraz rozpocznę ćwiczenie prawego kolana, że wrócę, abym się nie patrzył na prawe kolano. Katolika poznaje się po klęczeniu, przyklękaniu i po znaku krzyża. Dlatego wszystko to wybito w liturgii katolickiej. Były 52 znaki krzyża, zostawili we mszy jeden w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzieci są skuteczni. Jest kilkadziesiąt starych mszy przyklęknięć, zostawili tylko jedno. A później mówią, że pokłony. Obrońca wiary nie wstydzi się krzyża, znaku krzyża. Nie wstydzi się pokłonów i nie wstydzi się przyklęknięć. W orędziu Pan Bóg mówi, pamiętaj o pokłonach i przyklęknięciach. Obrońca wiary dba o to, aby raz na rok dać proboszczowi jakąś większą ofiarę, aby kupił kwiaty do ołtarza. Bo Pan powiedział, nie oszczędzajcie na światłach i na kwiatach i na świecach, bo to wszystko czynimy dla Króla. Stąd moje wielkie podziękowanie za waszą hojność w utrzymaniu kwiatów na naszej pustelni. Tyle, moi drodzy, pierwszego kazania, które będę co dwa tygodnie mówił do rodzącej się kongregacji obrońców wiary i, moi drodzy, krzewicieli kultu. Będzie nowe okienko. Jeśli będzie kogokolwiek chcieli pozyskiwać, mówcie, zacznij odtąd. Nie, co to jest obrońca wiary? Będę pokazywał książki, materiały, tak jak tą pokazałem. Przygotuję teraz na Wielki Tydzień bardzo szeroki pakiet książeczek dla obrońcy wiary i, moi drodzy, krzewicieli kultu. Amen. Idę na drugą.